Hej, tu Dalmar, witam serdecznie w nowym Need for Speedzie. Pograłem jakieś 2 godzinki, całkiem przyjemna gra, pokażę wam w skrócie o co chodzi, może ktoś jeszcze nie widział tego tytułu. Otóż tak, w trybie kariery mamy dostęp do... możemy grać jako kierowca rajdowy bądź jako policjant. Ja wybrałem sobie policjanta. Mam jakieś tam furki odblokowane. One są fajne z tej strony, że... mają 3 rodzaje malowań, tak można powiedzieć, każdy samochód. Przy okazji różniąc się trochę parametrami. Czyli w przypadku Mercedesa, podstawowego autka, mamy serię Black Series, jaką czarną. Model prewencyjny, ja może przełączę, pokażę jak wygląda. Oraz wersję taką cywilną, tajną. Tajnego agenta. Przeniosę się może na jakąś szybszą furę. Niech będzie Nissan GT. Dobra. Mamy jakieś tam wyzwania. W tej chwili muszę trafić 3 rajdowców technologią pościgową, którą możemy do każdego pojazdu sobie przypisać. Mamy 2 miejsca. To są jakieś tam pola siłowe, impuls elektromagnetyczny, blokady drogowe, czyli można wezwać tam, ustawić blokadę, wezwać helikoptery, tarany, kolczatki. No i cóż, cała zabawa polega na tym, że sobie... A, jeszcze rejestrację możemy spersonalizować. Tak jak widać, na jakieś tam tło można sobie zmienić, wybrać. Jest tego tam parę rodzajów sztuk. No i treść blach. Również. Także to jest całkiem sympatyczne. Pokażę później, przełączę się może na karierę rajdowca. Tam oczywiście możemy sobie customizować samochodzik, jakieś tam spoilerki, kolorki, tego typu rzeczy. W przypadku policjantów niestety nie ma takiej możliwości. No i co ja mam zrobić? Muszę trafić 3 kierowców. Jestem w ogóle w offline, bo gra automatycznie loguje nas na serwer EA. Są te same problemy, co z serwerami przy Battlefieldzie, czyli tam kłopoty czasami z zalogowaniem, co mi się długo czeka. Natomiast jak się już dostanie, to zabawa jest przednia. Zbrodnia i kara, przechwycenie. Może tutaj sobie zaczniemy w tym miejscu i rozpoczniemy jakiś tam wyścig. Mój ciekawy w trakcie wczytywania. Gra jest tak skonstruowana, że możemy się szlajać po tym terenie, on nie jest zbyt wielki. Natomiast tak jak widzicie, jest całkiem ładnie wygląda. Silnik Frostbite, czyli to samo co w Battlefieldzie. Jest to śliczne po prostu. Listki latają, deszczyk pada, pogoda się trochę zmienia. Trafiłem raz na deszczyk na razie przez te 2 godziny. Jest... no i co? Są na mapie rozrzucone takie punkty kontrolne, gdzie są, znaczy miejsca, w których możemy rozpocząć wyścig. To jest właśnie jeden z nich. Oprócz tego, co było widać, też tam gdzieś z tyłu jechał sobie kierowca. I uderzenie go, bądź włączenie koguta, rozpoczyna tryb pościgu. No i co? Cała zabawa polega na zatrzymaniu, bądź ucieczce danego pojazdu. I w trybie fabularnym polujemy na NPC-ów, w trybie online można na graczy innych. I to jest całkiem... bardzo jest to dobrze zrobione. No i dobra, rozpoczynamy. Mam zatrzymać podejrzanego, to jest jedna z rzeczy, a drugą jest bez wątpienia użycie tych moich technologii pościgowych, żeby tam wykonać założenie zadania, które zostało przed nami postawione. Model jazdy jest prosty. Włączam mój namierzanie impulsem elektromagnetycznym. Zaraz gościa trafi. Zatrafi, powiedziałem. Dostał. Trafienie falą uderzeniową. Nie mam pojęcia, co to było. Ustawcie blokadę mi na drodze. Mamy skok z podochronem. Za nim. Włączymy namierzanko. No chodź, misiu. Chodź do Dalmarka, chodź. Dostał.
Ach, przestrzeliłem, miałem go trafić. Dawać blokadę mi tu. Oprócz tego można go taranować, co uszkadza mu pojazd. Nasz też się niszczy, ale nie tak mocno. Policyjne furki są dużo twardsze. Mamy pasek koło prędkościomierza w ogóle z naszym zdrowiem, życiem, nie wiem jak to określić, poziomem uszkodzeń, to chyba jest, trafił w blokadę. A ja nadziałem się na kolczatkę jeszcze, żeby było śmieszniej. Te wszystkie rzeczy jak kolczatka są czasowe, a ja zaraz z powrotem wrócę do formy. Wiadomo, to jest taka... każdy Need for Speed był typową praktycznie arcade'ówką. Ale zatrzymamy już gościa, żeby było... Ale pechowo. Gdzieś... Dawaj. Parę razy w gościa trzeba uderzyć, żeby... Ach! Się fartnęło. Dawać blokadę mi ponownie. I namierzamy. Jest blokada. Ominął blokadę. Gnojek. Jedziemy za nim. Fantastycznie mi to wyszło. Ja ciebie dorwę. No ma dosyć wysoki poziom, no, razy 5. Nawet jak na NPC-a to jest. Jak nieudane przechwycenie. Aresztowanie, no. No i teraz tak. Ponieważ miałem użyć trzech technologii, to mogę wrócić na posterunek policji, który najbliższy znajduje się, o, na przykład tutaj, wyznaczamy trasę. Po drodze mam jeszcze warsztat, to pokażę jak to wygląda. No i w takim luźnym trybie ścigania, właśnie mija kierowca, mogę albo go uderzyć, albo włączyć sygnalizację, co oznacza, że włącza się wtedy tryb pościgu i... No i tyle. Tak to wygląda w zasadzie. Uach. Przy okazji można zobaczyć, jak wyglądają kraksy. Model zniszczeń nie jest jakiś tam mega rewelacyjny, tu odpadnie spoiler, czy tam jakaś inna rzecz. Całość jest typową arcade'ówką, natomiast gra się całkiem przyjemnie. No już teraz lamię. Chyba się za bardzo się odprężyłem. Dawaj. Był. Zapomniałem, gdzieś tutaj jest punkt warsztatowy. Cała zabawa polega na przejechaniu przez taki punkt i już jesteśmy naprawieni. Dobra, teraz wracamy na posterunek. Coś tu nam nagle spowolniło. Zaczęły się lagi. Mimo, że nie jestem podłączony do serwera AI, do sesji online, to tak czy inaczej dzieją się tu jakieś niedobre rzeczy. Tak, chyba wraca wszystko powoli do normy. Jakiś NPC rozpoczął
pościg za... za innym samochodem, ja nie będę się w to bawił, bo to wygląda dokładnie tak, jak przed chwileczką pokazałem. Natomiast takie są właśnie wesołe posterunki ruchome, ciężarówki. Podjechanie do niej powoduje możliwość wejścia do posterunku, zapisanie swoich osiągnięć, postępów w grze itp. itd. Łyczek kawy. No dobra. Odlicza mi statystyki sesji. Pomigały błyski, światła i odblokowaliśmy nowe auto. No i wybieram właśnie jedną z trzech dostępnych jak gdyby wyzwań, tak to można nakreślić, jedno z trzech wyzwań. Muszę trafić technologią pościgową dwa razy, srebrną w dowolnym wyścigu i zrobić 10 tysięcy w jednej sesji. To jest mój aktualny cel. Ja sobie jeszcze przełączę się na właśnie All Drive i poprosimy grę publiczną, znajdź nową sesję. Dołączymy się do rozgrywki online. To spowoduje, że do mapy, na mapie pojawią się też inni gracze, z którymi będziemy mogli się ścigać, zatrzymywać ich, jeśli gra się policjantami oczywiście, bądź uciekać przed policją, jeśli gra się jako kierowca rajdowy. Czyli mówiąc krótko, jest to fajna zabawa w policjantów i złodziei. Jeśli tak można powiedzieć o kierowcach rajdowych, nie? Dobra, jestem. I będąc w trybie online też można wykonywać te cele trybu fabularnego. Ja sobie zobaczę, czy ten nowy pojazd, który mi się odblokował, ile tych samochodów w ogóle jest. Od groma ich jest. Dobra. Gorsze jest to, że trzeba przewijać je pojedynczo. Nissan. Jest jakoś ładnie. Marusia, to byłeś ty. Dosyć wolny jest, ale wygląda fajnie. A weźmiemy go sobie, co tam. Tylko tak, technologia pościgowa. Wybierzmy IM oraz blokadę nie mogę. Pole elektrostatyczne, taran, kolczatkę może. Dobrze, wyposażyć. Poproszę, rejestrację zmienimy sobie. Jest. I opuszczam garaż. Są chłopaki. Gdzie oni są? Tu są wszyscy. Więc zacznij tutaj. Może zdążę się wczytać, zanim gdzieś odjadą dalej. No i mam nadzieję, że nie będzie lagu. Mi się to parę razy tutaj zdarzyło. Jestem. Za nimi. Wyznacz mi tutaj, poproszę o cel, ciebie. Muszę zawrócić. Jest zwrotna furka. Mam nadzieję, że... To jest NPC. Oni tu się kręcą, jadą, dobra. Może zawrócą przy odrobinie szczęścia. Dawaj, chłopie, jedziemy. Jest, widać gościa.
Dziesiątka, jaki mnożnik. Za nim. Uda mi się. No, włączaj sygnalizację, ścigamy gościa. Jeszcze kolczatkę gdzieś rozłożył. Ominąłem ją. NPC tu szaleją. I są bardziej niebezpieczni niż inni kierowcy rajdowi. W tej minimapie mogliby być zaznaczeni. Tu wyznacz trasę. Jedziemy za gościem, może się uda go dogonić. Jestem u celu. Wcale mi się to nie podoba. Tu za nimi, pozostałymi. Naprawmy się w międzyczasie. Źle pojechałem. Na szczęście nie kosztuje mnie to za dużo. Przegiąłem. Tu. Dawaj go. Dołączmy do pościgu. Wydaje mi się, że tutaj akurat policjant, gracz, który gra jako policjant, ściga komputerowego NPC-a. No ale to co, chociaż pobawimy troszkę. No. Całkiem nieźle poszło. To jest policjant w tajnej służbie. O. Mam 10 tysięcy punktów. W międzyczasie, jeżdżąc po tych fotoradarach, kolczatkach, udało mi się tyle zdobyć, więc ja sobie wejdę. Tak to wygląda. No, trochę mało tych graczy, mimo że tam ich więcej było teoretycznie na liście, ale tylko dwóch na mapce, co tak utrudnia trochę zabawę. To na pewno jest kłopot. Przydałoby się, żeby było ich więcej. A ja się teraz przełączę. Dobra, 20 tysięcy, jest dobrze. Zmień karierę na rajdowca. Every man has his limit, and the only way to find it is to go past it. Racing is about challenging the boundaries of your fear, your nerves. And your skill. It's about strapping yourself into a machine that's sole purpose is to convert gasoline into adrenaline. And once you've done it, you never crave anything else. No i jesteśmy. Co tu mamy?
Opróżnij pasek nitro, próba czasowa, pościg, przechwycenie, pokonaj driftem dystans 900 metrów, trzy skoki, to nie, klasyczny wyścig, poprosimy. Wybierzmy sobie samochód, co tu mamy? Tylko Porsche Cayenne, reszta jest zablokowana, nie można ich nawet obejrzeć. No dobra, bierzemy Porsche'a w takim razie, jak to jest nasza jedyna opcja. A możemy mieć technologię pościgową też, z tego co widzę. Ja jeszcze nie grałem w ogóle. Mina ogłuszająca. To się może przydać, myślę. Fala uderzeniowa, mina. Turbo. Turbo, personalizacja. No i możemy malować samochód. Tak jak... Niebieski, czarny, nie, tu był taki ładny jakiś kolor siwucha, ten biały, weźmiemy, zastosować barwę. Pomalować felgi poproszę na żółto. Dobrze, pasek. Jakieś paski, tu na białym kolorze to w ogóle nie będzie widać za dobrze. Musiałbym... Są kalkomanie, winyle, barwy, no i rejestracja. Sunshine Country. Niech będzie, tylko jeszcze sobie zaraz wróćmy do rejestracji i treść poproszę, żeby była inna. Ulepszenie osiągów. Wytrzymałość. Siła. Prowadzenie. Poproszę. Mamy trochę przyspieszenie. Niech będzie lepsze i prędkość maksymalna. Dobra. Wyprztykałem się z kasy. Samochód wybrałem, opuszczamy garaż. Zaczynam tutaj. Jest jakiś wyścig. Niech będzie. Oczywiście jestem cały czas w tej sesji online, czyli tam, gdzie są inni gracze, więc jak będę wykonywał teraz próbę czasową, to się może zdarzyć tak, że jakiś policjant zechce mnie zatrzymać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Page up, akceptuj. Ucieknij przed gliniarzem. Minę mu tam za... Turbo! O, załączyłem turbo, ale... Mina! Użyto miny. Trochę wolny jestem. W drugą stronę. Mina! Teraz turbo. Uohohoho. Co tu się w ogóle wydarzyło? Masz minę. Turbo, wystartujmy. To ten pościg dosyć szybko ulegnie chyba zakończeniu. Nie mam już w ogóle ani miny, ani turbo możliwego do użycia. Trzeba po prostu jechać. One się regenerują, te nasze specjalne umiejętności. Jest warsztat gdzieś tu w pobliżu, spróbujemy się naprawić. Powiedziałbym, że się udało. Tak, pojazd naprawiony, no to dawaj. Masz minę. Nie trafiłem. Masz tu minę. Trafia mnie polem elektrostatycznym. Ale przy okazji coś mi się wydaje, że...
continuing on lap zones. Ongoing code 3. We have reports of the suspect pulling ahead of our units. I'm gonna need an update on status. Confirm you still have a visual. Over. Dispatch, alert all units in pursuit of suspect vehicle. Target is dropping hazards. Tutaj. Dispatch, any units available for backup. Ucieczka. I właśnie mamy taki pasek. Chłopaki mnie tu szukają. I nie znaleźli. Uciekły. Dobra, przydałaby się teraz próba czasowa. Ty z policją. Jedziesz za mną? Masz tu minkę. Nie mam minów. Turbo. Ucieknę mu. Trafiono polem. Ładuje się turbo. Och, jak mi przydzwonił. Zatrzymany. No i to powoduje oczywiście wyzerowanie mnożnika i powrót do garażu. Okej, no tak to wygląda. Całkiem fajna zabawa, zwłaszcza w trybie tym online, tak? Jak się trafi jakiś... no, jak się trafi odpowiednia ilość graczy i tłok na tym... na planszy, na mapie, to wtedy jest naprawdę super. No i zobaczcie, on mnie złapał, ten brzydki policjant, i to spowodowało wyzerowanie moich punktów. No i na tym polega cała zabawa. To podnosi adrenalinę i poziom wyzwania, myślę. To co? Gra w sumie jest niezła. Szkoda, że przez te 3 godziny, tak jak w sumie już w nią gram, tak myślę, że mniej więcej chyba około 3 godzin, łącznie z tą sesją nagraniową, To jest takie, nic więc już do zaoferowania nie ma. Te samochody tam się odblokowuje, ale jakoś specjalnie one się ani w prowadzeniu, ani w osiągach, w odczuciu przynajmniej, za kółkiem nie różnią. To jest na pewno wada. Taka pierwsza. No i ta mapa jest dosyć mała, ona jest stosunkowo mało urozmaicona. Okej, okay, to co? To był Need for Speed. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej, do usłyszenia, do zobaczenia.